dobry Państwu. Dzisiaj opowiem nieco o filmie Ada. To nie wypada. Myślę, że absolutnie nie trzeba nikomu tego filmu przedstawiać. Absolutny klasyk, jeżeli chodzi o polską kinematografię przedwojenną. Czyli jedna z najbardziej popularnych komedii omyłek. Gadaj. Niegodna jestem. Gadaj! Nie tu, nie przy tatusiu. W roli głównej plejada ówczesnych gwiazd, czyli Loda Nimirzanka jako tytułowa Ada i jako wybranek jej serca hrabia Orzelski, chociaż ona oczywiście z samego początku nie jest o tym przekonana, to oczywiście Aleksander Żabczyński. Ale w zasadzie nie chciałem Państwu mówić dzisiaj o samym filmie, a o plenerach i wnętrzach, które w tym filmie się pojawiają, dlatego że jest to rzeczywiście dość interesujący temat. Ada! Zacznijmy od dworu Dziewanowskich, który jest oczywiście autentycznym dworem, natomiast nie ma i nie było takiej wsi jak Dziewanów. Został on wykreowany na potrzeby filmu przez scenarzystów, ale pałac oczywiście istnieje. Jest to pałac oddalony od 70 km od Warszawy, pałac Nowej Wsi. Bardzo często ekipy międzywojenne jeździły na tak zwane ekspedycje filmowe, dlatego że przedwojenna aparatura filmowa nie była w stanie sprostać niewielkiej ilości światła, jakiej w takich wnętrzach było obecne. Serwus, babciu, baw się dobrze! I tak rzeczywiście jest w przypadku wnętrz pałaców Nowej Wsi, które też są pokazane w tym filmie, w postaci gabinetu ojca Ady Dziewanowskiego. Nie jest to oczywiście autentyczne wnętrze pałacowe, jest to raczej taka swoista wariacja scenografów na temat tego, jak w latach 30. powinien wyglądać taki właśnie hrabiowski dworek. Nie ma ona niestety zbyt wiele wspólnego z tym, co autentycznie w pałacu Nowej Wsi się znajduje. Mam nadzieję, że wyrosła na piękną, wytworną damę. Damę? A dama, oczywiście, całą gębą damę. Innym bardzo ciekawym wnętrzem w tym filmie jest kawiarnia teatralna w Krakowie, ponieważ większość akcji filmu dzieje się w Krakowie. Oczywiście nazwa teatralna i kawiarnia teatralna jest to absolutnie instytucja historyczna, która w Krakowie istniała. Natomiast mamy bardzo duży rozdźwięk pomiędzy tym, jak ona wyglądała rzeczywiście, a jak wyglądała w filmie, ponieważ w rzeczywistości kawiarnia teatralna była to taka perła architektury secesyjnej. Tam rzeczywiście przepiękne, bogate, secesyjne wnętrze. Natomiast w filmie Ada to nie wypada. Widzimy już wnętrze nowoczesne, wnętrze bardzo modernistyczne, z nowoczesnymi meblami i boazerą na ścianach. Więc zupełnie jakby kolejna wariacja, która miała na celu wykreowanie jakiegoś innego, może bardziej nowoczesnego świata niż w rzeczywistości on w tym Krakowie był. Sam Kraków w tym filmie jest bardzo interesujący, dlatego że żadna ze scen plenerowych nie była w ogóle nakręcona w Krakowie. Sama ekipa filmowa nigdy nie wyjechała do Krakowa. Wszystko zostało nagrane w Warszawie, co dokładnie zresztą widać, jeżeli Państwo się przyjrzą. Zobaczył Państwo bardzo charakterystyczne latarnie uliczne, latarnie warszawskie, tak zwane pastorały. Zresztą bardzo łatwo tą ulicę również rozpoznać, która w tym filmie się pojawia, chociażby kiedy Ada jest śledzona przez ojca Orzelskiego. Wówczas widzimy dokładnie ciąg kamienicy na ulicy Chopina. Ulica Chopina to była taka ulica w Warszawie, przy której znajdowało się atelier filmowe, w którym nagrywano film Ada to nie wypada. Stąd no jakby wiemy też, jak pracował reżyser tego filmu, który ewidentnie nie lubił wychodzić daleko poza studio, żeby nakręcić sceny plenerowe, bo oczywiście wiązało się to z dużo wyższymi kosztami, natomiast nagrywając je w pobliżu atelier, te koszty mogły być oczywiście znacznie niższe, na czym oczywiście zależało producentom. Proszę również zwrócić uwagę na budynek teatru, na salę teatralną w scenie, kiedy Ada śpiewa swoją popisową piosenkę. No, oczywiście jest to teatr, który nigdy nie istniał. To jest teatr fikcyjny. Nie widzimy go w całości, a w ani jednej scenie. Widzimy tylko loże, widzimy scenę, plus widzimy takie ujęcie nieco pod kątem, gdzie widzimy miejsce dla orkiestry z jakimś kawałkiem kolumny, który podtrzymuje kurtynę. No i to w zasadzie jest
cały teatr, który został odtworzony w atelier. Natomiast do realizacji zdjęć reakcji publiczności, kiedy widzimy tą tłumnie przybyłą publiczność, to już są tak zwane, no, dzisiaj byśmy to nazwali zdjęciami stokowymi, czyli zdjęcia z jakiejś kroniki filmowej, które były wykorzystane do ilustracji tej części filmu fabularnego. Panowie, gdzie są kwiaty? Jakieś kwiaty? Królestwo za kwiaty! Brodo, brodo!